I'm ready, let's go. Set, go! Halo, halo, dzień dobry moi przyjaciele. Dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek z serii przygód na Dunebie. Kurwa, napierdalamy kolejne grupki eventowe. Dzisiaj tak fajnie nam się złożyło, że zaspaliśmy na haha, ale wpadliśmy na eventowe grupki na kartoflisku i siema. Więc dzisiaj będziemy czepać event wbrew temu, co obiecaliśmy. O, patrz ile hajsu leci. Hello, będziemy czepać! Tak, będziemy czepać. Ty, to ja może walnę sobie krzyżoka, bo lubię. Ty mordo, kurwa, ty poczekaj, mordo, o kurwa. Grubo. Stary, jak nam krzyżak zacznie przyzywać. Dobra, to krzyżaka najpierw walniemy, potem będziemy myśleć. Ty mordo, ale to chyba nie przyzywa. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, walimy konia, lecimy. No i ogólnie gdzieś tam po drodze w trakcie jakiegoś tam przychodzenia czy coś będę wam pokazywał SS-y, znaczy ja będę wam pokazywał. W programie wrzucę SS-y z moich dropów na imprezach. Podsumowując w ogóle to co się działo w międzyczasie przez te dwa dni, to Xandrus nic nie zdropił, ja zdropiłem 7 rarków i siema. Tak go... Kuci dupa! Tak żeś nobił, żeś nic nie zdropił. No wszystkie rarki po prostu dosłownie kradłem ja. Czemu żeś sobie źródła nobie nie wrzucił? Bo lubię. No bo jesteś słaby. Nie, sam nie, nie. Jesteś słaby. Dobra, nie leczę cię, spierdalaj śmieciu, kurwa. No zaraz ci pierdolnę, jak źródła sobie nie rzucisz, to i tak nie będziesz leczył. Leczył, a ty się nie spierdalaj, bo cię kurwa zoram śmieciu pierdolony i zobaczymy, kurwa. Proszę tak nie przeklinać. Aż to tak proszę... bardzo. To proszę mi nie wyzywać aż tak bardzo, bo będzie oro i się skończy na spisanie pierdolenie, kurwa. No proszę mi tu nie przeklinać, bo cię zbanuję. Znaczy będzie... Iii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 
i dobrze. Tak więc ja mam tam jeszcze kilka fajnych SS-ków tutaj, więc nie będzie tylko dropów, będą jeszcze takie fajne jakby rozmówki, wymiany handlowe, w ogóle troszeczkę poczytowałem. Mordo. What? Ci też. Ej, weź dodaj ten mój screenshot, co ci pokazywałem. To mi musisz wysłać na kopertę albo na fejsie mi wyślij. O, na fejsie będzie najlepiej. Exp jest taki aż zacny, więc można coś tu pobić. Przestanie się dusić. Czekaj, mordo, czekaj. Ty patrzysz, Euceria, Hersz, to obni szaman, łysy. Łykamy potki, chyba że nie masz. Screenshota ci wysłałem. Dobra, i tak nie mam powiadomień. Łyknij potka i bijemy. Okej, bij. Co to jest? Krupka. O, pan. No już mi... W razie miałeś mi na fejsie wysłać, nobie. Chuci w dupę no, i tyle. Nie, ogólnie miałem wam parę historii opowiedzieć, ale mi teraz wyleciały z głowy, bo w ogóle ten event mi troszkę pomieszał. Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, mieliśmy farmić krzyża, ale nam nie pykło. Ogólnie troszkę już go pofarmiliśmy, nawet sobie Martumal zdropiłem. I dwa ajole. Ksandr się czyści, nic. Więc tutaj sytuacja wygląda troszeczkę na odwrót. Ja już questa na krzyżaka nie mam zrobionego, Ksandruś ma zrobionego, ale to już tam mniejsza z tym. Więc na następnym odcinku już będziemy farmić krzyża, będziemy tam jakieś fajne rzeczy opowiadać, tutaj troszeczkę bardziej taki spontan. Spróbujemy się coś wyjaksić, może jakiś tam level czy dwa wbijemy, kurwa mi kryta zajebał. Będą mnie bić. A ja kurde tu mam pozdrowienia. Kurwa, skąd nie mam włosy w klawiaturze, ja pierdolę. Ksandruś, a w ogóle, bo na filmach jak tam czasem sobie słucham, what? To jest taki problem, że czasem cię słychać bardzo głośno, a czasami bardzo cicho. Weź się tak staraj równo krzywać ten ryb przy mikrofonie. Albo kup nowy mikrofon, jak to ci proponują w komentarzach. Zaproponować to oni mogą, ale seks, Saszy, graj. A ty miałeś mi kupić mikrofon i nie kupiłeś śmieci. Bo nie mam pieniędzy. Chaj z YouTube'a się nie zgadza. Ty masz pieniądze, tylko nie wiesz. Nie mam. Znaczy, chciałbym mieć, ale nie mam. Czekaj, Jotu teraz tak, czekaj, no mordę, czekaj, Jotu chciałem pozdrowić tego słaby łuk. Kolega taki łucznik 28.
bardzo koleżeński, bo mi pomógł w questie na trybie druidów, z utorami mi pomagał. Tam te parę tych rzeczy, nie? Było. Szalony. Tak właśnie, ja mogę tutaj właśnie takie ogłoszenie parafialne wysłać do was, moi drodzy widzowie. Dlaczego nie chcę was pozdrawiać na odcinkach? Bo jak pozdrowię jedną czy dwie osoby, to w komentarzach, jak i na moim privie, i na mojej kopercie, na Facebooku i gdziekolwiek indziej, pojawi się taka lista z 200-300 osób, Epic, Galajus, nie wiem, ktokolwiek, pozdrów na odcinku. I ja wtedy po prostu będę musiał chyba specjalne odcinki z pozdrowieniami zrobić. Więc na razie to chyba nie ma sensu i w ogóle to nie ma sensu. Dlatego ja was może troszkę mogę przeprosić za to, że nie pozdrawiam na odcinkach. Nawet jeśli ktoś tam sobie zasłużył, to częściej bardziej po prostu pojawia się ta osoba na odcinku, wtedy najwyżej podziękuję, nie pozdrowię. Tutaj trzeba zaznaczyć. Dlatego też no pamiętajcie, że troszeczkę ciężko, jeśli na przykład jest tych 2000 widzów i nagle każdy zażyczy sobie pozdrowienia, bo kogoś tam pozdrowiłem, no to ja mam przejebane dosłownie i to się tak troszeczkę nie wiąże w ogóle z tematem, gdzie ja po prostu chyba musiał kartkę wziąć, no znaczy kartkę, wydrukować kartkę albo sobie po prostu zrobić jakąś listę na monitorze i czytać ją przez pierwsze 5 minut odcinka. To by było chyba dziwne, ewentualnie gdzieś tu na pasku jakiś zrobić tam pasek, żeby to się nie czytało, tylko latało. A to też tak średnio ma zastosowanie. Więc bieda. I w ogóle, gdzie są grupki? Gdzie są grupki? Xander. Widzę. Xandruś. Xander. Halo. Xander, nop, się wyciszył, frajer jebany. No więc ja sobie tak troszeczkę pominę ten temat. W ogóle wczoraj sobie farbimy krzyża, już tak znowu do niego wracając, farbimy już dobrą godzinę. Mi zdążył spaść Martumal i Ajol, w końcu on pisze, jak ci znowu coś spadnie, to ja z tobą nie gram, nie, ja wychodzę i koniec dunebem. No i oczywiście napisał to akurat jak byliśmy krzyża. No i zgadnijcie, co mi spadło. Spadł mi Ajol kolejny. No i Xandruś Nop oczywiście wyszedł z gry, strzelił focha, 20 minut go na Facebooku prosiłem, żeby wrócił. No, na szczęście wrócił, ale troszeczkę mnie zdążył zwyzywać i popłakać i to było troszkę dziwne. I może mu napiszę, żeby wrócił. Bo mi samemu się mi źle prowadzi. Pies na chatę ma, no. No nie, i co, jak ja mam odcinek prowadzić tak samemu? Przecież to jest takie smutne. Nie, tak sobie myślę, co wam mógłbym wam poopowiadać. Więc ogólnie moje spostrzeżenia w ogóle z serwera Duneb. Jestem bardzo mile zaskoczony w ogóle czatem globalnym o na przykład 23 godzinie, po północy to już jest troszkę nie do życia. Ale mniej więcej coś tam sobie popisałem na tym globie, bo lubię tam sobie czasem zajrzeć na globala, jakieś tam suchary zarzucić czy coś. No i w pewnym momencie parę osób mnie tam poznało, nawet takich high leveli. I na ostro zawsze jak ktoś jest z YouTube'a, YouTuber czy coś tam, na cokolwiek napisze, zaraz leci fala hejtu, gala jest pierdalaj, nie wiem, żryj kupę, idź tam nagrywaj swoje odcinki i tak dalej. To tutaj jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony, bo nawet z takim zainteresowaniem do mojego kanału tak parę osób wyszło takich, no po prostu high leveli, bo niskie levele to tak, jestem przyzwyczajony, że część mnie lubi, część coś tam zagada, a w większości tak naprawdę high levele na Ostlore to po prostu mnie zlewają albo po prostu nie lubią. Więc tutaj jest taka troszeczkę odmiana, że ludzie się po prostu zainteresowali po prostu moją działalnością i nawet powiedzieli, że żałują, że nie wpadli na moją ankietę z zmianą serwera, znaczy zmianą serwera, z wyborem serwera. Więc tu byłem bardzo zdziwiony, że chcieli mi zaproponować Shida, czyli żałują, że Shida nie wybrałem, bo bardzo mało Shidów. Ja jakbym wiedział, no to bym wybrał tego Shida i pograł tym Shidem, ale no niestety nie wiedziałem. No i troszkę przypał, bym powiedział. A tu już grupek nie ma.
że tu coś jest, ja skrzynek nie mam. No i ja bym wam powiedział, że naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony atmosferą na tym serwerze, przynajmniej w godzinach 23, gdzie tam jeszcze było spoko. Dlaczego o tym wspominam? Bo o 24 mniej więcej zaczęła się po prostu gówno burza. Tytuł jest Khadira. What? I dlaczego ja jej nie biję? Dobra, no i ogólnie jestem bardzo mile zaskoczony w ogóle przyjęciem mnie na tym serwerze. Co chwilę jak przechodzę, to jestem gdzieś tam jakiś zaczepiany, pytany, czy coś tam pomóc, czy nie wiem, jakąś grupkę ubić, czy idziesz po expit, czy coś. Ja najczęściej odmawiam w ogóle pomocy, dlatego że po prostu jej nie potrzebuję. Najczęściej po prostu lubię grać samodzielnie. Więc dopóki czegoś nie osiągnę na zasadzie jakieś tam wbicie parę leveli, żeby zrobić ten quest, to po prostu robię inne, coś tam po exp i tak dalej. Momentami jest tak, że no kogoś poproszę o tą pomoc, ktoś mi tam pomagał, w tym mniej więcej Jabolek na pewno mi pomagał, plus jeszcze jeden Woodu 80 para albo 60 para, niestety nie pamiętam niku, więc tu przepraszam. Jabolek miał ze mną wymianę. Prawdopodobnie już tego SS-a widzieliście. Dogadałem się z nim tak, że za każdy rarek z Hersha dostaje po 200k. Tu jest troszkę takie nagięcie zasad tego, że nikt nie będzie mi pomagał w hajsach i tak dalej na tym serwerze. Więc tutaj troszkę nagiąłem tą sytuację, więc musicie mi to wybaczyć. No ale dzięki temu zdążyłem już założyć pelerynkę, parę fajnych rzeczy, naprawić martumal i tak dalej, więc tutaj jest też troszkę na plus. Ja tu widzę, że grupek nie ma, więc może skoczymy na tego jednego. Ooo, treweny. O kurwa. Tu już trzeba PT. Hopa i gościu, hopa. Jak ja mam to bić? Hop. Co za nubki tu mi powskakiwały. Dobra, mamy czas. Treweny się tu naryspiły. Tylko ja się boję, żeby tu w ogóle ubić. Krwopice, a mam troszkę sporo peżeta. Dobra, na piąte odpalę tego dziada. Może coś tam ugramy. Ja pierdziel. To będzie straszne. Tak nagrywam, zaraz ci odpiszę, proszę pana. A no jo. Będziecie bardzo sławni, razem ze mną jest Rachorach i Furka jakiś tam sobie kozak. O Boże, my tego nie ubijemy. Woluju, to po 200 bije. Jak my mamy to ubić? Dobra, krwiopica będzie nie żył. Na 100%, heh. Jezu, ten damage. Nie no, Trevena trzeba ubić, bo on ma... No właśnie, troszeczkę szalone myśli czasami. Krwiopica zresztą też, więc ja może troszkę go zdebufuję. XDDD. I przydałaby się troszkę pomoc, ale na pewno kolega tu pada, więc dziękujemy bardzo za imprezę. Twoje krwawienie na pewno nam pomoże. Ale już jeszcze szpilka nie weszła i co teraz? Dawaj, strzelaj w ciula, dawaj trutę. Bez truty to już żyć nie będziemy. O Jezu. Dlaczego ja w ogóle nie trafiam na tym serwerze? Mam takiego pecha na tym serwerze, że tego się opisać nie da, wam powiem. Jestem w stanie na 65% ani razu nie trafić, co wczoraj na krzyżu po prostu co chwilę się trafiało. Uciekałem, bo to nie ma sensu, będziemy zaraz się... Dobra, to ja to będę solował i siema. Przypał w ciul, no ale nie ugramy tego. Kolega, napisałem ci uc. Ale chyba nie zdążyłem, prawie na pewno. Będziesz moim mięsem armatnim, żebym ja mógł przeżyć. Bardzo ci dziękuję, że hopłeś. O Boże, jeszcze mówcie, że nie przeżyję. Zginąć i nie mi pomóc. Dobra, właśnie o tym mówię, bardzo mi się podoba, ja spierdoliłem. I to by tak wyglądało, że po prostu rzuciliśmy się na troszkę zbyt głęboką wodę. Malczarna. Jakaś łuczniczka. Na razie to musimy sobie tu postać. Może głupie koszatniczki.
Oporny orm. Ksadry szczęśliwy doszedł do gildii, bo tam są cycki, więc jak są cycki, to ja też dochodzę. Dochodzę, hech. Widzę, gildia bardzo mocno rozwinięta. Wróciłem, bo mi robili gwiazdna HT. Pierdolony nobie. Chodź tu, bo no tu jakiś party mi się chce zrobić. Jakiś mag, słog. Jakiś super loksus. Chodź tu. Przynajmniej mamy teraz DMG. Jakaś mała czarna tu się zalogowała. Wbijaj nobie. Troszkę mnie coś ja kończam i tego kurde słabego łuka, to szacunek dla ciebie kolego, jak to oglądasz. Więc polecam. Bo on Epicowi nie chciał pomagać, bo Epic to jest noob. A bo Epic sobie sam poradził, nawet sam zrobiłem sobie tego questa do wioski druidów na 23 poziomie, usolowałem te głupie te. Znaczy usolowałem z petem. No i możesz postać pałę teraz. Więc taki koks. I teraz staramy się nie umrzeć, ja sobie ładuję w zasadzie tylko szpilki. Tylko gdzie te szpilki? I się defie. Okej. Więc ja tego kolegę serdecznie pozdrawiam, bo jest spoko. Tak właśnie. A ja nie pozdrawiam, bo ja jestem niemiły i niedobry. Ale co mniej więcej tak wygląda. No tak. Chciałem pozdrawić wielką wierną fankę jakąś. Sweat Girls, czy jakoś tak. Sweet Girls, tak. I na Oslorze nawet postać założyła. Podziel się naszym nickiem. A wiesz jaki jest nick? Wiem jaki jest nick, ale ty go powiedz. Dlaczego ja? No bo ty. No to czekaj, jak to wypowiedzieć. Kaceksandruś, tak? Tak to było? No właśnie tak to było. Nie wiem dlaczego Kaceksandruś, nie wiem dlaczego. A dlaczego nie Kace Epic? No bo Kaceksandruś, ja mam swoje fanki i się z tobą podzieliłem. To by tak wyglądało. O, wyjebał się. Dziwisz się? Jest szpila! Okrzyku nie ma. Lubstwo. Ale przynajmniej w końcu mam jakieś DMG i coś pobijemy. Tutaj ten super Loxus będzie napierdalał. Wierną fankę pozdrawiam, bo do mnie wypisywała, że nas kocha, uwielbia, lubi oglądać i takie sprawy tam. No ale się zresztą jest to, bo ci wysłałem. Tak, dobrze. W sumie... No ja zaraz się wyjebię. O, super. Nie żyjesz. Co za noob! I muszę blokować przez ciebie. I wróć tak, potknij sobie u lekarza i tego. Wiesz. I ja chyba dochodzę do tej gildy, bo jakieś fajne cyski są. No ja już doszedłem, więc no musisz dojść. Ogólnie z tymi zaproszeniami do gildii to poczytałem i tak wam powiem, że po prostu nie wybrałem, tylko po prostu kto pierwszy wysłał. Jak Sandruś chciał, tak poszedłem, więc taka sytuacja. Chociaż już teraz mogę wam zapowiedzieć, że prawdopodobnie założymy swoją gildię i będziemy ją sobie tam prowadzić, bo możemy i tyle. Więc jakby co, no to możecie w ten sposób się czaić, że będziemy swoją tam elitarną grupę nobów zakładać i to by tak by sobie wyglądało. Nie, zrobimy kurde i Ave Genesis i... Tak, bo Genesis już tutaj jest przez 2S. Jest Genesis przez 2S i Genesis chyba przez Z, to ile pamiętam. Ja pierdolę. A na Oslor to jest top gildia, super gildia, nasza gildia, moja gildia, Sandra gildia, bo ty tylko w Akademii albo Ajasz, ale w końcu Genesis i tam są mistrze Taernów w ogóle i takie tam sprawy. Tak, Sandrusz rozpierdala system. Tak, rycem, który się dopiero zaczyna ubierać z powrotem. Nie, bo ja biorę sobie kopera i lecimy. Tak, i kopera i lecimy, i jaskółki napierdziela z nim. W ogóle jakoś obejrzałem ten odcinek, wbrew temu, że nie oglądam odcinku z Taernu. I powiem ci, że tak dziwnie to troszkę nagrałeś. A dlaczego? Nie postarałeś się. Nie pokazałeś. Znaczy, nie zrobiłeś ładnej ścinek, nawet jakichś efektów w trakcie napierdalania krytu przez kopra, czy coś. Jakiejś tam ładnej złączki po drodze, że tu był kryt, tam był kryt, a ty nic nie zrobiłeś, ty po prostu zrenderowałeś i wrzuciłeś. Taki z ciebie noob.
Bo ja na razie się uczę ogarniać takie rzeczy, więc spokojnie, nie by było takie. Ty jesteś słaby. Random. Ty jesteś słaby, kurde, intro chcesz zrobić, nie umiesz, nie prosisz i płacisz ludziom, żeby ci robili intro. Przecież ja mam dobre intro, ale jak chcę mi lepsze zrobić, to ja nie potrafię odmawiać w takich sytuacjach. I ci powiem, no że to jest bardzo fajne. No to swoje oddajesz mi i jesteś grancy pizdeczka. Nie, bo się ludziom podoba, że to moje i tak ma zostać. Nie, to nie twoje, tylko moje. Nie. Dobra, to ja sobie postrzelam. Możesz postać pałę najwyżej. Więc taka sytuacja. Taka sytuacja. Patrzę, jest, strzela. Zaraz się zajebie. Ale masz sobie procent, co za nupę. No bo to brachyura. I w ogóle jestem nie że zaskoczony, ale wiedziałem, że tak będzie, że jak wrzucę odcinek 40 minut, to będzie mała oglądalność i mało fapek, a jak wrzucę odcinek koło 20, to będzie nagle od chuja łapek i spora oglądalność. Więc tutaj ani trochę nie jestem zaskoczony, dlatego trzeci odcinek to no niekoniecznie się przyjął, ale poprzedni odcinek to wiem i widzę, że wam się bardzo spodobał, 72 komentarze, jak dobrze pamiętam, 120 fapków, więc to jest naprawdę spory wyczyn. Więc ja wam bardzo dziękuję, że oglądacie i pokazujecie, że ta seria dalej ma być prowadzona. I mam nadzieję, że długo jeszcze się taka tendencja utrzyma, więc jeśli wam się odcinki podobają, no to pamiętajcie strzelić fapkę. Wtedy ja wiem, że po prostu mam nagrywać. To nie jest takie, że zżebram te fapki, tylko po prostu jeśli wam się podoba i chcecie, żeby dalej ta seria była, no to musicie strzelić fapkę. Znaczy musicie. Powinniście strzelić fapkę, bo ja wtedy wiem, że ja powinienem nagrywać tą serię, a nie inną i nie inne gry i nie inne serie i jakieś tam duperele. Po prostu siedzę w tym i mam to nagrywać. To jest taki mniej więcej wasz głos, że mam tak napierdalać, a nie inaczej. Co tu się dzieje? Lel. Lel. Siema. Nasz Mosiu. Mi już tu przyszło w chuj subów. Już mam 60 coś chyba. A no wiem. A w ogóle nupie, dlaczego nie dałeś źródła emo, jak on sobie już i skramby bije? Tu patrz, wrażka wyszła. ZW? Telefon? Ta i ta dzika muzyczka z twojego telefonu, hehe. A, odcinek będzie szybciej, mam nadzieję. Bo teraz mam troszkę czasu, może przed turniejem zdążę go nawet zrenderować, bo na ostro dzisiaj turniej z Kawim lecę, C-A-V-V-Y. On ma tam sobie kanał na YouTubach, też możecie tam wpaść, ale reklamy tam dzikiej nie będę robił. Po prostu możecie wejść i tyle. Wróciłem ci, zaraz zajebie. Za co? Dlaczego? Po co? Za chęć do życia. Dziękuję. Ale leczenie! Łopanie, prawie czysta. Czy było czysta? I zabił! GG easy. Nie no, jak to łopam. A nie wiem, gdzie jest Krzysiu Marlen. Stonki! Event Stolnyk! Na wencie! Idę wrzucić, bo mam. Idę. Powiem tak. Mamy dobre DMG, które kradzie nam cały exp. Epic to noob! Tak. Idzie dzisiaj na turniej, trzymajcie kciuki. Chociaż 2-2. I równo z MSL-em się z Kawim jeszcze. I tak idę, nie wiem, co teraz bić. Tak, idę z Kawi. Bo Ja się nie wypowiadam na temat turnieju. Tak. Przejebałeś. Nie, ogólnie nie powiem, że nie wkurwiaj mnie, dobrze? oj tam. Ogólnie powiem tak. Jeśli bym nie powiedział i w ogóle nie zapytał, czy idę na turniej, to bym na niego nie poszedł i to tak by wyglądało. I ogólnie chyba pora kończyć odcinek, bo to już prawie 25 minuta będzie nadciągać. Więc jeszcze sobie ubijemy grupkę, czy nie ubijemy? Chyba już nie ubijemy. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Tutaj po lewej stronie YouTube pozdrawiali jakieś tam dziwne rzeczy, ale lewa strona czatu się w ogóle nie nagrywa. Przestań walić chujem o kant stołu i tak ci nie urośnie. Widzisz, mam takiego dużego, że zazdrościsz. O, tym wspaniałym akcentem kończymy dzisiaj event, dzięki za wspólną zabawę, zapraszamy na dzisiejszy turniej. Ty patrz, pół godziny eventu i siema. Dobra, to uwalimy sobie tą grupkę, ale to już poza odcinkiem, więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Skomentujcie jakoś tam,
ładnie, dajcie znać, co byście chcieli, żebyśmy robili w następnym odcinku i do zobaczenia w następnych. Ksandruś, możesz się pożegnać znów. Hello. Bye-yo. Happy